Sprawa na przykład katastrofy Su-27 i tutaj jest zresztą taki wątek związany z panem generałem Błasikiem. Białorusini chcieli wziąć wszystko, zabrać do Białorusi. I wtedy pan generał Błasik, byłem w Radomiu, zapytał się mnie, panie pułkowniku, czy możemy im to oddać? Ja powiedziałem, panie generale, niech pana ręka boska broni. Jak pan odda, to pan nie ma żadnego wpływu, co się stało. Powiedzą, ciało obce, ptak, pan nie ma dowodów, trzeba prowadzić badanie tutaj. I rzeczywiście to się opłaciło, było to objęte tajemnicą, tak się Polacy z Białorusinami dogadali. Ale decyzja należała do nas.